Mołdawia kojarzy nam się dziś jako maeuropejski kraj, w którym obecnie jest dość gorąco, bo musi zdecydować, czy staje po stronie zachodu, czy też wschodu. Sytuację komplikują też buntownicy w Naddniestrzu. Ale w XV wieku, po śmierci tego pana z dziwnymi ręcami, przez 25 lat Mołdawia miała aż 19 władz. I dosłownie każdy z sąsiadów tego kraju próbował ugryźć jego kawałek dla siebie. Dość ciężki okres do gry, sami przyznacie. Dlatego dziś spróbuję tym krajem przepędzić Turków, ustabilizować Bałkany i ostatecznie utworzyć pewne królestwo, co pozwoli nam zdobyć pewne bardzo rzadkie osiągnięcie w tej grze, ale o tym w dalszej części odcinka. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kampanię rozpoczynamy mając dość nieciekawą sytuację, ale wciąż lepszą niż Wołoszczyzna. Mamy też całkiem niezłe idee narodowe pod kątem militarnym, no przynajmniej na początek rozgrywki i powiem wam szczerze, poprawianie relacji również nam się przyda. Zwłaszcza, że jesteśmy religii prawosławnej, więc mamy ikonę, która jeszcze bardziej nam to wzmacnia. Mamy drzewko misji, chciałbym powiedzieć, że jakieś fajne, ale niestety nie, jest ono głównie generyczne, oprócz pierwszego i piątego drzewka. Tutaj doszły takie lekkie rozwinięcia, które pozwolą nam zaprowadzić porządek na Bałkanach. Niemniej jest tu jedna z takich fajniejszych misji, która pozwala nam zrobić coś bardzo złego Mehmedowi II. Mamy flotę, co w zasadzie jest dużym plusem Mołdawii i nawet fort mamy, a naszym krajem rządzi no dość średniawy władca, powiedziałbym, że nawet słaby, z dość dziwnymi rozwinięciami. O! To ten władca też ma je losowe, bo nie każdy ma. No ale wróćmy na naszego. Jak już widzicie, poprawiam relacje z Polską i Imperium Osmańskim. Polską dlatego, że daje nam gwarancję i mamy z nią jakieś zwiększone szanse sojuszu w przyszłości, mimo wszystko. A z Imperium Osmańskim, bo będę o nich potrzebował za chwilę przejścia. Tak, wszyscy wiecie, co zaraz zaatakuje. Tymczasem jednak przejdźmy do naszych stanów. Na pewno możemy sobie pozwolić na branie każdego punktu Monarchy Points, odebrać ziemię, Jarów bierzemy misję Supremacy Over the Crown, umieszczan pożyczki i tak nam się przydadzą, a w międzyczasie popolujmy na tańszego doradcę wojskowego. No i mamy. Co prawda liczyłem na dyscyplinę, ale ten też może być. Jak zwykle cofamy naszą rekrutację wojska i jak tylko odpauzuje, wykonamy misję. Naszych rywali bierzemy na pewno zakon krzyżacki, a z Wołoszczyzną chwilę poczekamy, bo istnieje spora szansa, że w momencie, kiedy ustanowicie ich rywalem, to Imperium Osmańskie zacznie gwarantować im niepodległość. Gospodarka mołdawska nie jest jakaś tam dobra, opatrzcie, już nawet z długami zaczynamy, o dziwne, jedyny kraj w grze. I szczerze mówiąc, grając z Mołdawią, będziemy raczej lecieli dość długo na pożyczkach. Wyślijmy jednego kupca do kolektowania w Konstantynopolu. Tego co przejrzałem, doradców żadnych nie mamy tańszych bazowo, ale na szczęście trafił mi się doradca z dyplomatyczną reputacją, mimo już jest drugiego poziomu, to nadal warto jest go mieć, a nóż pozwoli nam dzięki temu zdobyć łatwo jakiś sojusz. Mamy też doradcę militarnego, ale będziemy mieli zaraz tańszego doradcę. Więc tego nie zatrudniamy. On nam się przyda dopiero, kiedy będziemy toczyli wojnę. I tak, toczymy wojny, więc nastawienie militarne. W sumie możemy wyłączyć na kilka miesięcy fortecę. Pozbywamy się kawalerii, bo jak spojrzycie na pipsy, jest naprawdę niewiele lepsza od piechoty, a jest o wiele droższa. Dzień później wykonujemy misję i rekrutujemy od razu naszego tańszego doradcę. Wróćmy na chwilę jeszcze do Stanów. Bierzemy przywilej dla kozaków, zwiększający nam tradycję armii i polepszającego naszego dowódcę. Jak i u kleru chcemy mieć miesięczny przyrost Patriarch Authority. Zresztą na razie się wstrzymujemy. Dorekrutujmy też od razu 4000 piechoty. I dobrze, że spojrzałem na najemników. Mamy świetną kompanię kozacką. 2 do oblegania. 5 w szoku, jednak ją wolę bardziej niż tych moich żołnierzy normalnych. Co prawda jest dużo droższa, ale ten dowódca rządzi. I jeszcze na koniec konsekrujmy Mołdawię. Co prawda zwiększy mi to utrzymanie mojego obszaru, ale dostajemy 5% Patriarch Authority, więc będziemy o 5% bliżej do wzięcia dyscyplinki lub mniejszej agresywnej ekspansji. I teraz nadszedł czas. Wypowiadam wojnę Cesarstwu Bizantyjskiemu z najlepszym casus belli, czyli bez casus belli. Nie przejmujmy się agresywną ekspansją. Pamiętajcie, że ona bazowo dla nas naprawdę szybko spada. I tak rekrutujemy darmową kompanię, bo tą lepszą zostawimy na później. Misję na silniejszą armię możemy brać od razu. Ten początek dla nas jest najważniejszy. Ale Polska czemu? A, bo macie już Litwę. To jak nie Polska, no to Moskwa. Hehehe, przechwytujemy ateńską flotę. Wycofać się! Nasz władca może być dowódcą. No dobra, Stefan daje radę jednak. Przejście od Imperium Osmańskiego i w zasadzie, skoro nie Polska, to może Węgry nas wesprą. Hehehe,
pusty Konstantynopol. No pewnie, bo minus 2 stabilności to od razu minus 3 możemy mieć. Wszystko jedno. Przebiliśmy mury. Szturm. Znaczy tutaj trochę ryzykuję, ale było chyba warto. Chyba. Coś czuję, że wykonanie misji na stabilność dla nas może być bardzo ciężkie. Z dołu mam minus 3, ale spłacenie pożyczek jeszcze trudniejsze. Ale w razie czego to już wolę to ryzykować. Ouu, jak miło. Serio, to teraz Węgry. Nikt mnie nie lubi. O, a ci skąd się tutaj wzięli? Wróćmy na chwilę na nasze terytorium, bo pamiętajcie, że tutaj nam się szybciej regenerują wojska. 3 miesiące i uzupełnijmy wszelkie straty. No chyba, że Imperium Osmańskie zaatakuje Bizancjum. Ale wciąż Konstantynopola raczej nie zdobędą. Dzięki, Osman! Nie ma sensu z nimi poprawiać dalej relacji, bo nie łudźcie się, kiedy zajmiecie tą prowincję dla siebie, Osman was też znienawidzi. No i z tego co widzę, zdobędę wszystko oprócz Aten. Inwazja Romana. W sumie był to jeden z etapów mołdawskiej wojny domowej. I tak w skrócie Polska lub Węgry mogły obsadzić tutaj swoją marionetkę na tronie, w wyniku czego my w grze stalibyśmy się ich wasalem. Dlatego wybieram samodzielność. Grecja zdobyta, Konstantynopol zdobyty, Ateny niestety nie. Dlatego schodzę z terytoriów bizantyjskich i następnie podbijam całe terytorium oprócz Aten i biorę troszeczkę pieniędzy. Co tu się stało? Ateny są wasalem Mołdawii. Akurat w tym nie ma nic dziwnego. Dziwne jest to, że nie mam wojny z Imperium Osmańskim, tym bardziej, że to one zaatakowały nie Bizancjum, lecz Ateny. Ale ja się nie znam. Należy korzystać, skoro tak jest. Mówiłem, że Imperium Osmańskie nie będzie za wami przepadało, ale na szczęście inne Imperium nas pokochało. Chociaż wiemy, że współcześnie dla Mołdawii niekoniecznie to wyszło na dobre, ale mamy 500 lat na to. Tutaj podejmuję pewne ryzyko. No tak w sumie, jak już wspominałem, mój władca za dobry nie jest. Liczę na to, że dostanę lepszego z buntów. I tak od kilku patchy nie możemy już podejrzeć, jakiego władcę dostaniemy. Przy okazji złupię sobie Bizancjum. Lepiej, żeby to poszło do nas, do stolicy. Agresja jest taka biedna. I wypuszczamy bizantyjskiego wasala, który pewnie będzie bardzo nielojalny. Nawet bardzo, bardzo. Naszym nowym rywalem może być Imperium Osmańskie i chcemy to zrobić. Poza tym Karaman też może być naszym rywalem. I proszę państwa, doszło do zmiany władzy. Może być. I wiecie, co jest najlepsze? Dostałem 3 punkty stabilności. O co tu chodzi? Imperium Osmańskie zaatakowało Karaman. Normalnie bym się bardzo cieszył, ale nie mam floty, która by go zablokowała na cieśninie. Musimy wybudować jak najszybciej ciężki okręt, tylko nie mam marynarzy. Więc nie wypowiemy tej wojny, bo to jest bez sensu. No dobra, no to może jednak będę miał marynarzy. Powiedzmy, że zebraliśmy ochotników. Dobra, poprawienie relacji stabilizuje nam sytuację z naszymi wasalami. W razie czego zawsze możemy rozwinąć ich prowincję, tylko nie za punkty militarne. O, nawet już zarabiamy. Zmieńmy nastawienie naszego kraju wobec Imperium Osmańskiego. Czujmy się zagrożeni. Istnieje wtedy szansa, że kiedy poprawimy maksymalnie relacje na przykład z Mamelukiem lub z Austrią, to pojawi się serduszko w relacjach z nimi, bo mają Osmana na rywalu i wtedy będzie nam łatwiej brać sojusz z tymi krajami. O tak. O nie! Za punkty dyplomatyczne rozwijam wszystkie nasze prowincje, zaczynając oczywiście od farmlandsów, bo tutaj jest to najtańsze. Nie wiem jakim cudem, ale mamy sojusz z cesarzem, austriacki, co pozwala nam wykonać pewną misję. I zakładamy zakon smoka. Wykonałem też misje na dodatkowe punkty dyplomatyczne za Trustworthy Alliance. Obrażam Imperium Osmańskie, bo co złego może się stać? Ja widzę, że stało się właśnie bardzo dużo dobrego. Oczywiście coś musiało to zrównoważyć. To teraz niech nasi dyplomaci pracują nad punktami przysług. A ja muszę czekać na jakąś okazję, w której Osman przeprowadzi swoje wojska do Anatolii, albo będzie zajęty jakąś bardzo dużą wojną, na przykład z Wenecją na Bałkanach. Wtedy atakujemy po prostu drugą stronę. I mamy to, wojnę albańsko-osmańską, czyli Wenecja wspomaga Albanię. Okej, na razie Wenecja i Albania całkiem nieźle sobie radzą. Chcę wykorzystać ten moment w takim razie. Dorekrutowałem najemników, darmową kompanię i o, tą kompanię, co ma bardzo dobrego generała z 2 do Siege'u. No to co, łapka w górę i huzia na Osmana. To, co dla mnie super ważne, jest to zdobycie tej fortecy, bo jest ona naszym celem wojennym. Wielkie starcie flot i zaraz się okaże, czy moje 3 ciężkie okręty dadzą radę. No chyba dają. I ostatecznie posłaliśmy część floty osmańskiej na dno. Nawet udało mi się wygrać bitwę z Osmanem. Jesteśmy na ich stolicy. Szturmujemy. Chyba. Po upadku Ganibolu, żeby odnowić szybko morale, wycofuje się nasze terytoria. Tutaj będzie to znacznie szybciej niż na każdym dowolnym innym terenie. A pamiętajcie, że boty polują na
takie armie i to bardzo. A tymczasem moja flota już blokuje przejście. No i wracamy, tym razem jak najszybciej na stolicę. A wszelki wypadek odpalmy dodatkową dyscyplinę i chyba nam się to właśnie przyda. Fatality. No naprawdę, w takim momencie bunty? Ja tu toczę wojnę o Imperium, znaczy o bycie Imperium. Okej. Wygraliśmy. Upadła stolica osmańska. A, Bizancjum to zdobyło. A, to niegrzeczne Bizancjum. I proszę państwa, możemy to zrobić. Czas zabić sultana. Jeszcze się upewnia, tak. Obecny władca osmański ginie, a jest naprawdę niezły. Jak, za co nas Imperium Osmańskie nienawidzi, ale pozostali jego rywale jak najbardziej wesprą. Następca nie jest za dobry, ale jeżeli mam być szczery, to liczyłem na jakieś bonusy do walki. Zapomniałem, że to tak słabe wydarzenie. Rebelia stłumiona. Bardzo mi się to podoba, jak widzę te armie czekające na przejście. A moja flota właśnie jest uszkadzana, bo nam brakuje marynarzy. Okej, ale jednak jest tutaj albańska flota, bizantyjska, tą moją na razie schowam do portów, tylko muszę bardzo uważać na tą cieśninę. Ostrzelajmy jeszcze tą fortecę. No, próbowali, udało się. Ciężkie okręty robią robotę, zobaczcie, niewzruszone. Ale ogólnie mamy problem, bo udało mi się tylko tyle zająć obszarów Osmana, więc więcej na razie nie zajmę i poczekajmy na wynik wojny albańsko-osmańskiej. Oczekiwaniu oczywiście wojska rozstawiam po terytoriach, których ja nie zdobędę, żeby je plądrować. Tu zawsze są jakieś pieniądze. Rozbudowałem Besarabię, żeby zwiększyć ilość naszych marynarzy. I Albania przegrała tą wojnę? A my zajmujemy resztę Bałkan. I mam jeszcze dodatkowe szczęście. Imperium Osmańskie ponownie gwarantuje niepodległość Wołoszczyźnie. Nie ukrywam, że dlatego zrobiłem to roszczenie w międzyczasie. 1 października 62. Przed zakończeniem wojny pamiętajcie, żeby wyłączyć fort, którego nie przejmiecie w jej wyniku. Tylko potrzebuję dwóch dyplomatów. Wysyłam następujący pokój do Imperium Osmańskiego. Jedna prowincja dla mnie, bardzo dużo dla Bizancjum. Ile mogę pieniędzy? Wow, to są straty. I wciąż na pauzie. Wypowiadamy wojnę Wołoszczyźnie, co wciągnie ponownie Imperium Osmańskie do tej wojny. O, może podbijemy Hercegowinę. I teraz nasze wojska od razu kierujemy na tą fortecę, żeby ją jak najszybciej zdobyć. I następnie w pierwszej kolejności chcemy wyjąć wojska osmańskie z tej wojny. Spłacamy całe nasze zadłużenie. Przeciwnicy nie są w stanie zdobyć naszych fortec, więc totalnie się mi na razie nie przejmujemy. Forward to the glory! Bonus turnieju w tym momencie zawsze mile widziany. I po armii Wołoszczyzny. Mołdawii. Nie, Wołoszczyzny. No nie, Regusa wtrąciła się do naszej wojny. Trudno. Dobra, kończymy wojnę z Imperium Osmańskim w następujący sposób. Zabieramy jedną prowincję, żeby mieć dostęp do Kosowa, bierzemy troszeczkę pieniążków i co najważniejsze, zrywamy ich sojusz z Polską, a Wołoszczyznę po prostu zjadamy. No Serbia, naprawdę! Dobra, rozpoczynam też od razu proces zjadania Bizancjum. Zajmie nam to 7-12 lat. Długo. No i w zasadzie teraz mamy taki moment, w którym będziemy bardzo szybko rośli terytorialnie i zaczniemy ją od czegoś szalonego. Wypuszczenia bułgarskich separatystów, a nuż po 5 latach uwoli nam się Bułgaria, którą następnie podbijemy. Austria straciła właśnie cesarstwo. Nie wiem jak, ale w sumie to nie jest dla mnie źle, bo ją wykorzystamy we wspólnym ataku na Węgry, znaczy Kosowo. Ale wiecie, Węgry będą naszym prawdziwym celem, tylko niestety nie mogę ich wezwać osobno do wojny. I przyszli Turkowie, niszczyciele zabawy bułgarskich buntowników. Czas przepędzić Węgrów spod Wiednia, no niszczyły ich totalnie. Wow! Bardzo mocno nawet. I Austria dopełnia dzieła zniszczenia. Polska i tak mnie nienawidzi. Lecimy z Carpet Siegem. Od Węgier biorę następujące prowincje, oczywiście forteca w Temes. Tutaj możecie alternatywnie rozważyć prowincje transylwańskie, bo jest to dość sporo prowincji do odbicia. A wojnę z Serbami kończy następująco. Niestety nie jestem w stanie ich zjeść całych, a zostali zaatakowani przez Reguzę. W koalicji nie mamy nikogo ważnego. Powiem szczerze, nie potrzebowałem Austrii w tej wojnie. Czas wyboru idei. I tutaj na Mołdawię proponowałbym połączenie dyplomatycznych i humanistycznych, aby mieć bardzo duży bonus do obniżenia agresywnej ekspansji i móc więcej szybciej podbijać. Drugie połączenie to ofensywne oraz... A zobaczycie! Bo ja wybieram jako pierwsze idee ofensywne właśnie. Jeżeli macie jakiś inny zestaw idei, napiszcie mi w komentarzu albo napiszcie mi, które zdecydowaliście się wy wybrać. I super, zjednoczyliśmy województwa i teraz czas zająć się budową naszej nowej stolicy. Ta inflacja 9%. Moi widzowie z kodem POLAND10 dostają 10% zniżki na wszelkie zakupy.
Promocja trwa do 20 marca i dotyczy dwóch zakupów z jednego IP do wartości 100 euro. Link jak zwykle w opisie. Nie, trzeba będzie to zbić jak najszybciej. Zobaczcie, już teraz mamy spadek agresywnej ekspansji 4 punkty na rok, a nawet nie mam ikony. Na tym etapie rozgrywki możemy już spokojnie dać sobie wszystkie przywileje, na przykład na tańszych doradców. Autonomia to najgorszy modyfikator ekonomiczny w ogóle w tej grze, więc pamiętajcie, żeby ją zmienić. Nie chciałbym być teraz na miejscu Węgier. Oh shit, here we go again. Czyżby Osman dostał bankruta? No i Mameluk sam go zaatakował od tyłu i jest to dla mnie dobre, nawet lepsze niż jakbym sam go wezwał. Wziąłem misję tańszego zjadania wasali, bo już prawie kończymy zjadać Bizancjum i w sumie możemy też przecież odpalić ten przywilej, no i dzięki temu Bizancjum jest nasze. To się nazywa mieć przekroczony budżet. I Mołdawia dołączyła do największych krajów na świecie. Co tu się stało tym Węgrom? Prawie przypominają dzisiejsze Węgry. Naprawdę mnie zastanawia, jakim cudem Mameluk przegrywa tą wojnę. Wojnę kończymy następująco. Ale... Oh shit, here we go again. Stajemy się już królestwem. I zostawiamy pułapkę na Osmana, który przegrał bitwę. I kończymy istnienie jego armii. Dziękuję. Kusi mnie, żeby uczynić Węgry naszym wasalem. Węgry będą pod mołdawskim butem. Papież, i po co przychodziłeś? To chyba znak. I teraz nadszedł czas konsolidacji naszych sił i zapanowania nad tymi wszystkimi ziemiami, które co dopiero zdobyliśmy. Zakładamy Bukareszt. I to przenosi nam teraz stolicę do Bukaresztu w sumie. Co jest w sumie złe, bo nie ukrywam, że wolę mieć stolicę w Konstantynopolu i za chwilę będziemy tutaj ją znowu przenosili. No wreszcie ekonomia mołdawska zaczyna jakkolwiek wyglądać, naprawdę. No powiem wam, że 20 lat zajęło mi jako takie wyprowadzanie Mołdawii z buntów, zapaści gospodarczej i tak dalej. Zarabiam, nie za dużo, technologię nadrabiam, no i ideę pieszą prawie rozwinąłem. No ale stolicę mamy w Konstantynopolu, co pozwoli mi teraz wykonać pewną misję dla nas, bo nie ukrywam, że trzeba przywrócić świetlność tego mu miastu i je maksymalnie rozbudować. Trzymam też te dwie misje, żeby je odpalić naraz na 11 poziomach technologii naszych, jednak one wymagają ode mnie niestety podbicia wcześniej Transylwanii, która ma gwarancję od tej Polski oraz od Czech. No sojusz od Czech. Nie zmienia to faktu, że przy pomocy moich sojuszników ruszamy na podbój Transylwanii. Tylko najpierw rozprawmy się z armiami czeskimi, pięknych bitewkach, kolejne idee, które biorę, innowacyjne, chociaż nie ukrywam, możliwe, że to był błąd, że nie wziąłem ich pierwszych. I za dużo podbiłem na początku. Nie damy Polsce odbić Krakowa, bum bum bum, ale ich łoimy. Polska dzielnie się broniła, ale jak zwykle przegrywa i daje mi to, co niej tak naprawdę potrzebowałem. Kopalnie złota zdobędziemy innym razem. Kończymy sprawę Transylwanii. Krwawa wojna. I teraz, proszę państwa, możemy wreszcie stworzyć Mołdawię. Rumunię. Przepraszam. Która ma taki piękny, błękitny kolor. Rumuńskie idee są znacznie lepsze według mnie od mołdawskich. Dyscyplinka już jest na starcie. Dostajemy więcej manpowera, jeszcze więcej manpowera i tańszą piechotę, siłę handlu. Chociaż nie ukrywam, poprawienie relacji mamy lekko słabsze, ale 8% nie robi różnicy. I żeby teraz zdobyć bardzo rzadkie osiągnięcie, Dracula Revenge, żeby je wykonać, to tak naprawdę musimy podbić tylko i wyłącznie resztę prowincji, które należą do strefy Bałkan. Czyli jedna wojna z Wenecją, jedna wojna z Czechami i chyba jedna wojna z Chili. A jeżeli chcesz zobaczyć sultana Imperium Świętego Romana, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zapraszam Cię widzu do obejrzenia tego odcinka.